dobry, jeszcze raz. Na pewno lżej się jest przygotowywać do meczu, gdzie w sumie wszystkie karty w tym roku zostały rozdane i bardzo się cieszę, że my w tej talii zajęliśmy bardzo dobre miejsce w tabeli, które daje nam grę w Pucharach Europy i no i przede wszystkim fajną perspektywę na przyszłość, czyli coś ciekawego, coś nowego. I ja również bardzo się cieszę, że jako trener znowu przeszedłem do historii, nie jako tylko trener, ale zawodnik grający w Pucharach. Ale jak zwykle mecz z Pogonią, bardzo, bardzo też również ważne spotkanie jak każde. Jeżeli chodzi o personalia, to jeszcze dalej Tom jest pod znakiem zapytania. Wszyscy inni zawodnicy są zdrowi, nie mamy żadnych zawieszeń za kartki. Także, że w sumie myślę, że podobna kadra jak w Krakowie. No i może wyprzedzając fakty, to na pewno będę chciał zaprezentować jakiegoś młodego zawodnika od początku meczu. Przede wszystkim chciałbym zaprosić na ostatni mecz, bo uważam przeciwnik fajny, Pogoń Szczecin, która już bardzo długo zespół gra w pierwszej lidze, czy zespół z tradycjami. No i uważam też, chciałbym zaprosić też wszystkich kibiców, żeby przyszli i podziękowali, bo uważam, że dokonaliśmy jakiejś fajnej rzeczy, że jesteśmy w tych pucharach i chciałbym, żebyśmy się wszyscy razem przy zapełnionych, bo nie marzę nawet, żeby przyszedł kompletnie, ale gdyby się zjawiło troszeczkę przynajmniej dwa razy tyle, co na ostatnim meczu, byśmy chcieli też publiczności podziękować i troszeczkę razem się pocieszyć, bo myślę, że to jest wielkie wydarzenie dla Wrocławia, czyli powrót do pucharów. Jeszcze raz uważam, że zespół piłki nożnej jest najlepszą wizytówką miasta i to jest wielka reklama miasta Wrocławia i cieszmy się razem.